Od paru dekad zachodnie uniwersytety są pogrążone w pewnym kryzysie. Teraz szersze kręgi zatacza pogląd, że naukowa obiektywność, naukowa racjonalność czy naukowa prawda są słabo uzasadnionymi pojęciami i nie sposób nadal im przypisywać znaczenia, jakie tradycyjnie im przypisywano. Z tej właśnie doktryny czerpią pełnymi garściami nowe humanistyczne dyscypliny akademickie, jak na przykład gender studies czy krytyczna teoria rasy. Domagają się one politycznego i społecznego uznania dla swoich coraz bardziej radykalnych postulatów, z drugiej zaś strony trafiają pod grad zarzutów o niestosowanie się do standardów naukowych. Ale czym te standardy naukowe są? To jest właśnie ciekawa część zagadnienia, część, do której odnosi się tytuł tego odcinka. Thomas Kuhn, bardzo popularna postać w kręgach zachodniej humanistycznej inteligencji, zasłynął wydaną w 1962 roku książką, Struktura rewolucji naukowych. Obiegowa historia na ten temat jest taka. Dawniej mieliśmy dużo niedopracowanych systemów, postulujących czy to racjonalność nauki, czy to pewność naukowego poznania. Można z nich wymienić pozytywizm, neopozytywizm, falsyfikacjonizm, realizm i parę innych. No i właśnie Thomas Kuhn odkrył, że wbrew tym oczekiwaniom postęp naukowy wcale nie jest zjawiskiem racjonalnym, a raczej według jego badań historycznych pozostaje pod silnym wpływem psychologii tłumu że społeczność naukowców współdefiniuje, czym postęp naukowy jest, więc postęp nie jest nawet obiektywny. Notabene ścisłowcy różnej maści od 60 lat słusznie się tym wnioskiem oburzają, nie mogąc pojąć, jak to możliwe, że wzrost wiedzy przez ostatnie 500 lat nie jest obiektywny pomimo wielu dokładnych eksperymentów i zbudowania na fizyce i chemii całych gałęzi technologii i przemysłu. To jednak nie odpowiada wprost na argumenty Kuna i co więcej większość jego adwersary nie jest w stanie takich odpowiedzi podać. Jest tym jednak pewien szkopuł. Kun w swoich rozważaniach nie odpowiedział wcale na system Pierduchema, który publikował 50 lat wcześniej Nifon i de facto stworzył Historię Fizyki jako oddzielną dziedzinę. Takiej odpowiedzi nie dostarczyli również zwolennicy Kuna. Duchem, jak już to wspominaliśmy, wskazał w jakim konkretnie sensie teoria fizyczna odkrywa prawdę i produkuje postęp. Z tego punktu widzenia łatwo zobaczyć błędy w zabiegach, które stosuje Thomas Kuhn. Po pierwsze, Kuhn błędnie twierdzi, że język fizyki jest tym samym, co język potoczny i powstaje on nieświadomie. Tymczasem terminy fizyczne są tworzone w sposób racjonalny i świadomy. Po drugie, Kuhn błędnie twierdzi, że interpretacja teoretyczna w fizyce, czyli opis danego systemu przy pomocy teorii, jest zjawiskiem psychologicznym, podczas gdy również ona jest tworzona w sposób świadomy. Po trzecie, Kuhn błędnie twierdzi, że dwie teorie fizyczne opisujące te same doświadczenia nie mogą być porównane w sposób obiektywny. Teoria jako opis matematycznego porządku między mierzonymi wielkościami może być jednak porównana obiektywnie do innej teorii, która przewiduje inne wyniki tych samych doświadczeń. Po czwarte, ku mnie odróżnia anomalii na gruncie teorii, gdzie wynik doświadczenia jest sprzeczny z teorią, od wyniku którego nie da się obliczyć, bo na przykład nie da się ustalić warunków początkowych. Z niemałą satysfakcją zauważyłem, że powyższe błędy są związane z podważaniem scholastycznych wpływów na powstanie fizyki. Tak samo jak metodologia duchema jest ściśle związana z uznaniem tych wpływów. Na przykład, psychologiści twierdzą, że fizyka arystotelików opierała się na paradygmacie metody dialektycznej, w przeciwieństwie do bardziej empirycznych metod badań, właściwych dla współczesnej nauki. Jednak w rzeczywistości nie ma żadnego przeciwieństwa między dialektyczną metodą a opieraniem się na doświadczeniu, raczej przeciwnie metoda dialektyczna w pracy XIV-wiecznych scholastyków. Dostarczyła pierwszych odpowiedzi na pytania, dlaczego i w jakim sensie istnieje wielkość ruchu i inne wielkości fizyczne. i Jak połączyć te wielkości w prawa fizyki? Jeśli jednak tego nie uznamy, to musimy przyjąć, że te elementy pojawiły się nagle i znikąd, jak właśnie przyjmuje na przykład mentor Kuna Koiro. A jeśli co więcej przyjmiemy, że metoda dialektyczna jest przeciwna nowożytnej fizyce, to znaczy, że fizyka nie mogła stworzyć abstrakcyjnych koncepcji na gruncie metody dialektycznej. W efekcie wynika pogląd Kuna. Język fizyki ma być językiem potocznym, a interpretacja teoretyczna zjawiskiem irracjonalnym. Wynika dalej znany pogląd Kuna, że dwie teorie nie mogą być porównane ze sobą, bo razem z teorią zmieniają się w sposób niekompatybilny i nieświadomy kryteria jej oceny. Tak oto odcinanie korzeni naukowej racjonalności kończy się odrzuceniem samej racjonalności. Opiszmy jednak w szczegółach argument Kuna o języku potocznym. Dokument załączony w opisie zawiera też referencje. Kuhn powołuje się na Ludwika Wittgensteina, przywołując jego teorię znaczenia języka w oparciu o język potoczny. Cytuję. Jeśli nie istnieje uznany zespół reguł, to co zamyka uczonego w ramach określonej tradycji badawczej nauki normalnej? To znaczy wyrażenie, bezpośrednie badanie paradygmatów. Częściową odpowiedź na tego typu pytania, chociaż w zupełnie innym kontekście, podał zmarły niedawno Ludwig Wittgenstein. Wobec tego, że jest to kontekst bardziej elementarny i znany, ułatwimy sobie zadanie, zapoznając się najpierw ze sposobem argumentacji Wittgensteina. Co musimy wiedzieć, pytał on, aby móc posługiwać się takimi terminami jak krzesło, liść czy gra w sposób jednoznaczny, nie wywołujący sporów. Koniec cytatu. No cóż, zgadzamy się, że Wittgenstein podał odpowiedź w zupełnie innym kontekście, ale Kuhn wskazuje, że ten kontekst jest bardzo elementarny i ma to mieć jakieś znaczenie. Problem w tym, że wcale nie jest elementarny dla fizyki, bowiem fizyka nie posługuje się językiem potocznym. Typowy podręcznik podstaw fizyki dla studentów, jak ten Orira, tworzy dziesiątki terminów takich jak np. prędkość grupowa czy gęstość energii elektromagnetycznej na gruncie pewnych zestawów aksjomatów. Przyswojenie terminu, czyli nauczenie się, dzieje się w sposób racjonalny i świadomy. Poincaré opisuje następujący przykład. W obwodzie elektrycznym mamy amperomierz, baterię i warówkę. Asystent zamyka obwód i żarówka świeci, natomiast amperomierz wskazuje zero. Czy należy twierdzić w takiej sytuacji prąd płynie, bo żarówka świeci, czy prąd nie płynie, bo amperomierz wskazuje zero? Typowy fizyk wybierze to pierwsze, a powodem, dla którego to zrobi, jest abstrakcyjna interpretacja układu eksperymentalnego. Na przykład, jeśli warówka świeci. To jest prawie niemożliwe na gruncie znanych praw fizyki, by prąd nie płynął, a amperomierz na przykład mógł się spalić i dlatego nie działa, bo to jest powiedzmy delikatny przywód. W ten właśnie sposób fraza prąd płynie, bo warówka świeci nie jest taką samą relacją przyczyny i skutku jak w języku potocznym. Podobnie inne. Zachodzące słońce jest czerwone, bo powietrze rozprasza niebieskie światło. Nie widzimy faz Wenus gołym okiem ze względu na dyfrakcję światła itd. Tego rodzaju zdania fizycy wypowiadają świadomie, na gruncie racjonalnej interpretacji teoretycznej. Wyrafinowane przykłady konstrukcji wielkości fizycznych możemy znaleźć u scholastyków, co pokazywałem w książce Porządek i Przygodność. Przykładem jest pojęcie ilości ruchu Jana Buridana, na którym dynamika będzie się opierać przez kolejne 300 lat, jak również analiza Nicolorezmi, jak należy porównać wielkości fizyczne z geometrią. Jeśli więc metoda dialektyczna scholastyków jest przeciwna nauce. To fizyka nie może mieć innego języka niż potoczny, bo w przeciwnym wypadku byłaby to metoda dialektyczna. Ta decyzja, podjęta przez prekursora kuna Aleksandr Koir, sprawia, że psychologiści lądują w opałach, które widzimy w zarysie w temacie języka, a później zobaczymy w pełnej krasie. Już sięgnięcie do cytowanego przez kuna fragmentu z książki Wittgensteina zdradza niekonsystencję z intencją autora. Cytuję: Można by mi tu bowiem postawić zarzut ułatwia w sobie sprawę. Rozprawiasz o najnorozmaitszych grach językowych, a nie powiedziałeś nigdzie na czym mianowicie polega istota gry językowej i tym samym zaś języka. Co jest wspólne wszystkim tym zjawiskom i co, co czyni je językiem albo częściami języka. Tak więc darujesz sobie tę właśnie część dociekań, która swego czasu przysparzała Ci najwięcej kłopotu, mianowicie część dotyczącą ogólnej postaci zdania i języka. I to jest prawda. Zamiast podać coś, co byłoby wspólne wszystkiemu, co nazywamy językiem. Powiadam, że nie ma wcale czegoś jednego. Wittgenstein nie stawia tutaj wcale pytania, co musimy wiedzieć, aby posługiwać się takimi a takimi terminami. Gdyby je postawił, to pewnie by odpowiedział, że nic, bo w zapiskach o pewności sugeruje, że język potoczny wcale nie wyłonił się z rozumowania. Celem tych fragmentów jest polemika z teorią z traktatu logiczno-filozoficznego, dlatego pyta, co łączy te wszystkie zjawiska zwane grą. Fizyków w ogóle nie dotyka podobny problem, bowiem słowa ich sztucznego języka są sformułowane ściśle. Jeśli pod pojęciem masy w mechanice klasycznej rozumiemy dwie różne rzeczy, jak masę bezwładną i grawitacyjną, to w każdym konkretnym przypadku jest jasne, o którą masę chodzi. W wyspecjalizowanych dziedzinach może być zupełnie inaczej niż na ogół. Kuhn będzie to pomijał, mówiąc, że język fizyki powstaje tak samo jak i codzienny i dalej o tym, jak to fizycy nie wiedzą, co mówią. Oto parę przykładów. Cytuję. Zarówno uczeni jak i laicy od razu wyodrębniają ze strumienia dostępnego im doświadczenia ogromne obszary. Dziecko przenoszące słowo mama ze wszystkich istot ludzkich na, najpierw na wszystkie kobiety, a następnie na swoją matkę, uczy się w ten sposób nie tylko tego co znaczy mama, lub kto jest jego matką, zaczyna zarazem poznawać niektóre różnice między mężczyznami a kobietami oraz orientować się w jaki sposób odnosić się. Zgodnie z tym odpowiedniej zmianie ulegają jego reakcje, oczekiwania, wierzenia czy duża część postrzeganego przez nie świata? Podobnie zwolennicy Kopernika, odmawiając Słońcu nazwy planeta, nie tylko dowiadywali się, co znaczy planeta albo czym jest Słońce. Koniec cytatu. No, akurat planety widziane gołym okiem to małe, świetliste punkty widoczne w nocy, a Słońce to świetlista tarcza o wielkiej jasności, która rozświetla dzienne niebo. To łatwe do zauważenia i opisania. Nie tylko więc teoria, ale prawie każdy mit prehistoryczny będzie odróżniał Słońce i planety, zwane też wtedy ruchomymi gwiazdami. Są ku temu proste racjonalne powody. Dalszy cytat. Zmieniali zarazem znaczenie słowa planeta, tak by nadal mogło być ono przydatne w świecie, w którym wszystkie ciała niebieskie, nie tylko Słońce, były widziane inaczej niż do tej pory. Zauważmy, że dla kuna fakt, że zmienia się teoria fizyczna, sprawia, że zmienia się również i świat, co jeden z komentatorów nazwał kantem na kółkach. Jeśli wyrzucimy ten mało interesujący nas pogląd, to reszta jest prosta. Planeta to świetlisty, ruchomy punkt na niebie, którego tor ruchu opisywała matematyczna astronomia i który interpretowano w filozofii naturalnej jako pewne ciało materialne. Ożywione albo i nie, złożone z niebiańskiego eteru albo zwykłej materii itd. Potem pod wpływem obserwacji teleskopowych stwierdzono kolejne fakty, że np. planety wydają się mieć fazy podobne do faz Księżyca. Oto kolejny cytat Kuna. To wy jakiś uczony dostrzega tlen zamiast zdeflogistonowanego powietrza, kondensator zamiast butelki lejdejskiej lub wahadło zamiast utrudnionego spadania. Zatrzymajmy się tutaj. Żaden uczony nie dostrzega tlenu, bo tlenu nie widać. Tlen czy flogiston w XVIII wieku były postulowane na gruncie dwóch teorii spalania i dopiero te teorie były testowane przez doświadczenie. Wynalazcy butelki lejdejskiej, Muschenbrock i Kleist, nie rozumieli co to kondensator, bo nie było teorii elektrycznej. Niemniej udało im się zbadać zasady działania przyrządu, ładowania go, łączenia go w baterie itd., co właśnie było dość prostą interpretacją teoretyczną. Doczytajmy resztę cytatu kuna: To, że jakiś uczony dostrzega tlen zamiast deflogistonowanego powietrza, kondensator zamiast butelki leydejskiej lub wahadło zamiast utrudnionego spalania, stanowi tylko część zmiany jego całościowego sposobu widzenia, ogromnej różnorodności powiązanych ze sobą zjawisk chemicznych, elektrycznych czy też dynamicznych. Paradygmat determinuje rozległe obszary doświadczenia naraz. Koniec cytatu. Tutaj dobrze widać sofisterię Kuna. Mówi on o dostrzeganiu tlenu i flogistonu, gdy ani jednego, ani drugiego nie widać. A z drugiej strony pomija fakt, że tlen początkowo postulowano na gruncie zupełnie innych obserwacji, spalania, rdzawienia, czy też oddychania w wypadku zwierząt. Tlen wprowadzono na gruncie interpretacji, nie zaś dostrzeżono czy zaobserwowano. Wynik obserwacji nie może się opierać na wyniku. Wielu innych obserwacji, w tym także takich zrobionych przez wiele innych osób. W przeciwnym wypadku będzie wiele obserwacji, a nie jedna, i co więcej, nawet będzie wielu obserwatorów, którzy jakimś sposobem mają wspólny umysł. Duchem i Poincaré podkreślali również, że teoria opisuje równorodność powiązanych zjawisk, ale to nie jest sprawa psychologii ani widzenia, po prostu różne zjawiska są opisywane i badane przez tą samą teorię. Chcąc na przykład opisać ruch komety Heileja, jak klero w XVIII wieku. Należy, w oparciu o warunki początkowe, czyli historyczne obserwacje zrobione przez innych ludzi, obliczyć równanie ruchu i podać możliwe do zmierzenia predykcje. Jeśli predykcje są trafne, wiemy, że właściwie wyjaśniliśmy dany system. W taki właśnie sposób abstrakcyjna teoria organicznie wzrasta dzięki pracy fizyków, stając się coraz bardziej dopracowana i opisując coraz szerszy zakres rzeczywistości. Wróćmy do kuna. Dalej pisze on tak: Paradygmat definiuje rozległe obszary doświadczenia naraz. Jednakże dopiero wtedy, gdy doświadczenie zostanie tak zdeterminowane, można rozpocząć poszukiwanie definicji operacyjnych lub czystego języka obserwacyjnego. Fragment ten jest pełen błędów, a wynikają one głównie ze zmieszania w jedno terminów teoretycznych i definicji doświadczalnych, czy inaczej mówiąc definicji operacyjnych. Terminem teoretycznym jest właśnie słowo tlen w języku Daltona i Lavoisier, gdyż jest ono częścią interpretacji teoretycznej obserwacji i eksperymentów. Zaś wyrażenia doświadczalne to na przykład wskazówka podziałki, 50 gram popiołu, brązowy nalot, słup rtęci, butelka pełna wody odnoszą się, ogólnie rzecz biorąc, do konkretnych obiektów doświadczenia i pozwalają innym fizykom dokładnie zreprodukować eksperyment na podstawie instrukcji. Jest oczywiste, że definicje operacyjne pojawiają się wcześniej niż teoria, dlatego że na ogół są trywialne, odnoszą się do tego, co wiele osób dobrze zna. Kuhn twierdzi przeciwnie. Więc jego zdaniem Lavoisier musiał najpierw wymyślić len, by móc napisać opis doświadczenia na przykład zważenia kawałka drewna po spaleniu go pod wczelnym klofem. Jest to kolejny absurd. Do tematu języka jeszcze będziemy wracać, omawiając pozostałe argumenty Kuna. To jednak w kolejnych odcinkach.